Wir stehen in der fortlaufenden Betrachtung des 1. Korintherbriefs hier in 1. Korinther 10 und lesen des Zusammenhangs wegen ab Vers 27. W naszym rozważaniu zatrzymaliśmy się w pierwszym liście do Koryntian, w 10. rozdziale i będziemy rozważali od 27. wiersza. 1 Koryntian 10 od 27. wiersza. Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią, o nic nie pytając ze względu na sumienie. Lecz jeśli ktoś wam powie, to jest ofiarowane bożkom, nie jedzcie ze względu na tego, który to powiedział i ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Ale sumienie, mówię, nie twoje, lecz tego drugiego. Dlaczego bowiem moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie? Bo jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, to czemu mam być spotwarzany za to, za co dziękuję? Tak więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Tak jak i ja się wszystkim we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni. Gestern Abend sind wir damit angefangen und haben uns dem Vers 18 bis 22 zugewandt. Wczoraj rozpoczęliśmy nasze rozważanie i patrzyliśmy na wiersze od 18 do 26. In den Versen 14 bis 17 wird uns das Vorrecht vorgestellt, zum Brotbrechen zusammenzukommen. Od 14 do 17 wiersza przedstawiony jest przywilej zgromadzanie się po to, aby łamać chleb. Wir haben gesehen, dass in 1. Korinther 11 der Gedanke des Brotbrechens mit dem Gedächtnis verbunden ist. Widzieliśmy, że w 11 rozdziale listu do Koryntian łamanie chleba bardziej jest przedstawione w kontekście pamiątki pańskiej. In Vers 16 haben wir gesehen, dass es in Verbindung steht mit der Gemeinschaft. Jednak tutaj w naszym rozdziale, w tym właśnie 16 wierszu, łamanie chleba jest przedstawione bardziej w kontekście społeczności, którą mamy z nim i wzajemnie. Indem wir von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, bezeugen wir durch eine Äußerung, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. To znaczy, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, wyrażamy przez to symbolicznie, że mamy społeczność z Bogiem i z Panem Jezusem. Und in Vers 17 haben wir gesehen, dass wir als Glaubende auch eine Einheit bilden. Dalej, w 17 wierszu widzieliśmy, że wszyscy wierzący tworzą jedność. Von dieser Einheit, die durch den Heiligen Geist am Pfingsttag gebildet worden ist der Jesus das fertige Haupt. I tej jedności, która została stworzona w dniu Zielonych Świąt, w dniu posłania Ducha Świętego, Pan Jezus jest głową tej właśnie jedności. Also durch eine äußere Handlung bekunden wir innere Grundsätze. Więc jeszcze raz streszczając, przez zewnętrzne, symboliczne czyny, zewnętrzny czyn tutaj, który wykonujemy w niedzielę, wyrażamy wewnętrzne, duchowe sprawy albo prawdy. Und diesen Gedanken haben wir auch in den beiden weiteren Beispielen. I tą samą myśl widzimy też w dalszych przykładach tu przedstawionych. Einmal geht es um Israel. Raz dalej było przedstawiony Izrael, lud izraelski. Die Israeliten nahmen teil an den Opfern. Mianowicie oni byli przytoczeni jako przykład, że oni w Starym Testamencie mieli udział w ofiarach. Das war auch eine äußere Handlung. Również w ich przypadku była to pewna zewnętrzna praktyka, pewien zwyczaj. Und Gott sagt, ihr seid dadurch in Gemeinschaft mit dem Altar. Ale ten zewnętrzny czyn miał im uświadomić, że mają kontakt z samym ołtarzem, na którym ofiarowali na przykład. Und dann gab es die Heiden, die die Götzen verehrten. Dalej przedstawione jako przykład są poganie, którzy również czcili, oddawali cześć bożkom. Und danach Gottes Wort auch, sie sind in Gemeinschaft mit den Götzen. I w ich przypadku ta sama zasada
mając albo ofiarując ofiary, mają bezpośrednio kontakt też z samym Bożkiem, któremu ofiarują. Und hinter den Götzen stehen die Dämonen, Satan. A za każdym Bożkiem, nawet jeśli jest to tylko martwa zewnętrzna figura, kryje się ostatecznie duch ciemności, bezpośrednio posłany przez szatana. Also wenn ich hier am Brotbring teilnehme, więc jeśli my łamiemy chleb, bekunde ich damit, dass ich einverstanden bin mit der Art und Weise, wie man zusammenkommt. To czyniąc to, poświadczam i potwierdzam, że zgadzam się z tym, co tutaj w tym miejscu jest robione lub wierzone. Unser Zusammenkommen ist natürlich immer von Schwachheit gekennzeichnet. Oczywiście każdy z nas wie, że nasze zgromadzenia cechują się również i słabością. Aber der Wunsch ist da, das ganze Wort Gottes vollkommen anzuerkennen. Ale jednak głęboko ukryta jest nadzieja i życzenie, aby całe Słowo Boże urzeczywistniać. Wenn es also so schlimm ist, wenn man bei den Götzen Opfern teilnimmt und man kommt in Gemeinschaft mit den Dämonen. Więc skoro w przypadku tych bożków jest tak strasznie, że jeśli ktoś oddaje cześć tym bożkom, ma kontakt z nimi, dann stellt sich die Frage, wie sieht das denn aus mit den Götzenopfern, oder dem Götzenfleisch, das auf dem Markt verkauft wird? To również powstaje teraz pytanie, jak wygląda w przypadku mięsa, które wcześniej było składane bożkom, a teraz jest sprzedawane na targu. Dann erklärt Paulus das in den Versen 23 bis 26. Również to Paweł wyjaśnia tu od 23 do 26 wiersza. Wir können das Fleisch, was vorher als Opfer dargebracht wird, ruhig essen. Że w takim przypadku mięso oferowane na takim targu możemy bez problemu jeść. Es steht jetzt nicht mehr in Verbindung mit einer götzendienerischen Handlung. Z tego powodu, że to mięso w tym przypadku nie jest połączone z jakąś praktyką religijną, jakimś obrzędem albo jakimś kultem bożków. Was ist ein Götze? A co to jest tak poza tym bożek? Damals waren das Bilder, die Heiden verehrten. Kiedyś były to zewnętrzne i wyraźnie widoczne figurki, którym oddawano cześć. Aber wir haben auch gesehen, dass es Eigenbilder ist. Ale Słowo Boże pokazuje nam również, że dzisiaj jest to pewien obraz na inne rzeczy w naszym życiu, na przykład. Jak jest Eigenwille po polsku? Samowola. Samowola, na przykład samowola. Alles, was wir an die Stelle Gottes oder des Herrn Jesus setzen, ist letztendlich Götze. Albo chciwość. Takie przykłady. Krótko mówiąc, wszystko, co stoi w miejscu Pana Jezusa. Takie miejsce, które On powinien zająć w naszym życiu. Das kann meine Frau sein. To może być również moja własna żona. Das kann mein Kind sein. To może być moje dziecko. Also wir merken, das ist durchaus ein ganz aktuelles Thema. Więc widzimy, że jest to jak najbardziej dzisiejszy temat, aktualny temat. Dann zeigt Paulus, es gibt noch eine weitere Möglichkeit in Verbindung mit dem Götzenfleisch. Ale teraz Paweł przedstawia, że co do tego mięsa składane bożkom również istnieją inne przypadki. In Vers 27 sagt er, wir werden eingeladen von Ungläubigen. To jest tekst, który czytaliśmy, 27 wiersz. Na przykład niewierzący człowiek nas zaprasza do siebie do domu. Ja, gesehen, wir müssen uns das sehr genau überlegen. Wczoraj już rozmyślaliśmy nad tym, że nad każdą taką decyzją powinniśmy się zawsze dobrze zastanowić. Denn vom Grundsatz her gibt es keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis. Bo co do zasady, Słowo Boże nie zna społeczności między światłością i ciemnością. Aber der Jesus hat durchaus auch Häuser der Ungläubigen besucht. Ale oglądając życie Pana Jezusa, widzimy, że On też odwiedzał domy ludzi niewierzących. Ale czynił to zawsze w przypadku, kiedy miał konkretny cel, zadanie złożyć świadectwo przed tymi ludźmi. I takie jest też nasze zadanie, jeśli my postanowimy pójść do domu ludzi niewierzących. Jetzt wird uns da ein Essen vorgelegt. Teraz załóżmy, że w takim domu ktoś przedstawia nam stół z pokarmem. Da brauchen wir nicht untersuchen, woher das Fleisch kommt. I wtedy Słowo Boże nam mówi, że nie mamy analizować co do cząsteczki, skąd ta potrawa pochodzi. Aber wenn jemand der Anwesenden sagt, das ist als Opfer dargebracht worden.
Ale jeśli ktoś nam świadomie zwróci uwagę, słuchaj, to mięso wcześniej było składane bożkom, dann sollen wir nicht essen. Wtedy Bóg mówi, nie jedz. Dlaczego? Es ist doch genauso neutral wie das Essen, was auf dem Markt angeboten wird. Można powiedzieć, że jest to tak samo neutralne już mięso sprzedawane, jak wtedy na tym targu. Paulus gibt zwei Gründe an. Ale tutaj Paweł podaje dwa powody. Wir sollen nicht essen um dessen willen, der es angezeigt hat. W tym przypadku nie mamy jeść ze względu na osobę, która nam zwróciła uwagę. Und um des Gewissens dessen willen, der das angezeigt hat. I ze względu na sumienie osoby, która nam wskazała na ten fakt. Jest w Małus kapitel 8. Przeczytamy do tego 8 rozdziału. Vers 7. W sumie rozdział 7 wiersz. Lecz nie wszyscy mają tę wiedzę. Niektórzy bowiem aż do tej pory, mając sumienie co do bożka, spożywają pokarm jako ofiarowany bożkom, a ich sumienie, będąc słabe, kala się. Hier haben wir den Bereich der Gewissensfreiheit. Tutaj opisany jest zakres takiej osobistej wolności sumienia. Einer kann ein Gewissen haben, dadurch, dass er jetzt etwas von diesem Götzenopfer isst. Może być taka osoba, która ma złe sumienie, jedząc na przykład z danego mięsa wcześniej ofiarowane bożko. Paulus hat gesagt, wir können das ruhig essen. Paweł natomiast powiedział, jedzcie. Ich habe das vielleicht gut verstanden. Ja być może dobrze zrozumiałem jego naukę. Ich esse einfach davon. I ja osobiście nie mam złego sumienia, więc jem. Und mein Bruder, der das nicht so gut verstanden hat, ale mój brat, który nie do końca dobrze pojął tą naukę, der hat jetzt ein belastetes Gewissen. W takim przypadku mógłby mieć złe sumienie. Es ist nicht meine Freiheit maßgebend. I dlatego w takich sytuacjach nie moja osobista wolność jest decydująca. Meine Freiheit wird beschränkt durch das Gewissen meines Bruders. Tylko decydująca jest wolność słabszego, tego, który ma złe sumienie. Mój brat. Die persönliche Freiheit hört da auf, wo das Gewissen meines Bruders belastet. Krótko mówiąc, Słowo Boże nas uczy, że moja osobista wolność kończy się w tym punkcie, gdzie kończy się słabszego. Wir hatten vorher gelesen in unserem Abschnitt: Niemand suche das Seine, in Vers 24. Bo w naszym już urywku czytaliśmy też, w 24 wierszu, że niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobrego bliźniego. Als Gläubige versuchen wir das Wohl unseres Bruders zu suchen. Jako wierzący zawsze w pierwszej kolejności mamy szukać dobro naszego brata. Wir lesen nochmal aus 1. Korinther 8, Vers 10. Jeszcze raz z 8 rozdziału, 10 wiersz przeczytamy. Gdyby bowiem ktoś zobaczył ciebie, który masz wiedzę, siedzącego za stołem w świątyni Bożka, to czy sumienie tego, kto jest słaby, nie skłoni go do jedzenia pokarmów ofiarowanych Bożkom? In diesem Vers geht es nicht um die gottesdienstliche Handlung oder götzendienerische Handlung. W tym wierszu nie chodzi w pierwszej kolejności o sam obrzęd bałwochwalczy. Das ist einfach der Götzentempel. Tylko wyobraźmy sobie świątynię Bożku. Und unabhängig von der götzendienerischen Handlung kann man da auch essen. I niezależnie od obrzędów tam praktykowanych w tej świątyni są oferowane posiłki. Ja. Und jetzt esse ich. I teraz załóżmy, ja tam siedzę, jem. Mein Bruder sieht es. I brat przechodzący obok widzi mnie tam. Und sein Gewissen ist schwach. A jego sumienie będące słabe. Weil er die christliche Freiheit nicht verstanden hat. Bo nie pojął jeszcze do końca chrześcijańskiej wolności. Und dann leidet er. Z tego powodu cierpi teraz na sumieniu. Dann kommt Vers 10 von Kapitel 8. I teraz 10 wiersz, 8 rozdział. Durch meine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder für den Christus gestorben. To, co czytaliśmy, że z powodu mojej wiedzy mój brat słabszy jakby pada, ginie za to, co widzi w moim życiu. Die Schlussfolgerung ist immer die gleiche. Więc wniosek z tych wyjaśnień jest zawsze ten sam. I soll verzichten. Że my musimy się uczyć też świadomej rezygnacji ze względu na słabsze sumienie kogoś bliźniego.
For the man that he defied. Przed Panem być może mamy swobodę czynić to lub tamto. Aber wenn ich sehe, dass mein Bruder dadurch belastet wird, habe ich die Freiheit nicht mehr. Ale jeśli widzę, że mój brat jest obciążony przez to lub owo, moja wolność wtedy się kończy. Das sagt auch Paulus in Vers 29 von 1. Korinther 10. Teraz Paweł to samo mówi w 29. wierszu, w naszym rozdziale. Das eigene Gewissen ist nicht maßgebend. Że nie własne sumienie jest miarodajne co do takich, do jakiegokolwiek postępowania. Sondern das Gewissen meines Bruders. Ale sumienie słabsze mojego brata jest miarodajne. Dazu muss ich ihn natürlich kennen. To oznacza, znowu wnioskując, że muszę znać tego mojego brata. Jetzt kommt die rhetorische Frage. I dlatego teraz czytamy pewne pytanie tu zadane, pytanie retoryczne. Paulus sagt, warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? I zadaje pytanie w 29 wierszu, dlaczego bowiem moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie, przez inne sumienie? Könnte doch frei sein. Przecież ja dla siebie mógłbym mieć zupełną swobodę i wolność. Nein, dann suche ich noch mich. Nie, mówi Bóg, jeśli bym tak postępował, oznaczało to, że swoje własne dobro szukam. Eine weitere Möglichkeit wird vorgestellt in Vers 30. I dlatego w 30 wierszu czytamy o kolejnym możliwym wydarzeniu. Ich sitze jetzt in dem Haus des Ungläubigen. Ich sitze. In dem Haus des Ungläubigen. Załóżmy, że siedzę teraz w domu osoby niewierzącej. Ich esse dort von dem Opfer. Załóżmy, że jem to mięso ofiarowane bożkom. Und dann werde ich, dank sage ich. I przed posiłkiem składam dziękczynienie. Und ich werde gelästert. I ktoś za to mnie, jak to jest powiedziane, znieważa. Spotwarza lub obmawia w złym znaczeniu. Das wird ja kein Gläubiger machen. Co do zasady, nie, człowiek wierzący nie powinien tak robić, prawda? Ein Gläubiger freut sich, wenn einer vor dem Essen betet. Każdy wierzący powinien się co do zasady cieszyć z tego, że widzi innego człowieka wierzącego, modlącego się przed jedzeniem. Deshalb wird das wohl ein Ungläubiger sein, der mich lästert. Więc może tutaj słowa o osobie niewierzącej, która mi złorzeczy. Ich mach das zwar richtig. Może ja dla siebie czynię słusznie. Indem ich vor dem Essen danke. Dziękując przed jedzeniem. Aber dieser Mann lästert mich. Ale ta osoba natomiast mi złorzeczy. Da soll ich Rücksicht drauf nehmen. Nawet na to, Słowo Boże mówi, macie mieć wzgląd. Also Paulus in Vers 31. Dlatego Paweł mówi w 31 wierszu. Ob wir nun essen oder trinken, oder irgendetwas tun, tut alles. Tak więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Aus Kolosser 3. Do tego przeczytajmy z Kolosan, trzeci rozdział. Vers 17. 17 wiersz. A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Also alles, was wir tun, sollen wir im Namen des Herrn Jezus tun. Więc jeszcze raz streszczając, wszystko, co czynimy, mamy czynić w imię Pana Jezusa. Pan tu jest im Namen des Herrn Jezus? Kiedy ja cokolwiek czynię w imię Pana Jezusa? Wenn uns persönlich einen Auftrag dazu gegeben hat. Wtedy, kiedy Pan nam daje zlecenie konkretne na coś. Das macht deutlich, dass wir in unserem Gewissen auch frei sind. To oznacza, że w sumieniu naszym mamy pewną wolność. Dass wir uns nicht rücksichtslos über das Gewissen unseres Bruders erhoben haben. Dass wir uns nicht rücksichtslos über das Gewissen unseres Bruders erhoben haben, indem wir das Gewissen belastet haben. Mamy wolność w tym, aby się nie wywyższać, można powiedzieć, bezwzględnie nad sumieniem słabszym mojego brata. Pan zawsze miał wzgląd na innych. Hat sich persönlich immer zurückgenommen. Sam zawsze się jakby stawiał na drugim planie. Um anderen kein Ärgernis zu sein. Aby innym nie być zgorszeniem. Der Jesus oder Paulus? Der Jesus. Und den gleichen Gedanken haben wir in Kolosser 3, Vers 23. Tą samą myśl jeszcze w Kolosan 3, 23 wiersz. Czytamy tam. A wszystko, co czynicie,
serca czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Er wird auch gesagt, dass es von Herzen sein soll. Tutaj dodane jest to, że co czynimy, mamy czynić z serca. Manches machen wir gedankenlos. Nieraz czynimy coś bezmyślnie, po prostu z przyzwyczajenia. Aber die Schrift sagt, wir sollen alles, was wir tun, von Herzen tun, dem Herrn tun. Słowo Boże nas uczy, że wszystko, co czynimy, mamy z serca czynić, czynić dla Pana. Und selbst das Essen und Trinken soll zu Ehre Gottes sein. I nawet jedzenie i picie mamy czynić dla i ku chwale Pana. Ehre Gottes heißt an dieser Stelle auch Rücksicht nehmen auf die Schwachen im Glauben. A ku chwale Pana to również zawiera w sobie mieć wzgląd na słabość brata. Rücksicht nehmen auf denjenigen, der ungläubig ist. Mieć wzgląd na tego, który jest być może niewierzący. Das letzte ist alles zu Ehre Gottes aufzuwenden. Aby wszystko końcem końców było ku chwale Bożej. Der Jesus nahm zu an Größe und an Gunst bei Gott und Menschen. O Panu Jezusie czytamy, że on przybierał co do jak to jest powiedziane, uznania i łaski u ludzi i u Boga. No, to jest tak napisane. Łaski. Łaski u ludzi i u Boga. W niemieckim tłumaczeniu jest powiedziane, że przybierał, wzrastał w uznaniu od strony ludzi i Boga. Die Menschen haben immer gesehen, der Jesus hat Rücksicht genommen. Ludzie po prostu obserwowali Pana Jezusa, widzieli, że on miał wzgląd na innych. Das hat er immer mehr Anerkennung. I to spowodowało coraz większe uznanie od strony ludzi. Aus Matthäus 18 noch eine Stelle, die deutlich macht, dass wir keinen Anschluss geben sollen. Jeszcze jedno miejsce z Mateusza 18 rozdział, który wyraźnie nam pokazuje, że nie mamy być zgorszeniem dla innych. Matthäus 18, vers 6. 18 rozdział, 6 wiersz. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień moński i utopiono go w morskiej głębinie. Also, kein Anstoß geben. Więc jeszcze raz, Słowo Boże wzywa nas nie być zgorszeniem. Wir sollen keinen Anstoß nehmen. Ale również nie mamy być gorszy, czuć się zgorszeni przez innych. In keinem irgendwie ein Ärgernis vor die Füße legen. Więc w żaden sposób, jakby nie było, nie mamy być kłaść kłody innym pod nogi. Wie schnell ärgern wir uns über einander. Jak szybko gorszymy się z powodu innej osoby. Ale Słowo Boże mówi, że nie mamy ani być zgorszeniem, ani gorszyć się. Ale też nie mamy być zgorszeniem. Abyśmy nie gorszyli wielkich. Nie, Słowo Boże nas uczy nawet i małych nie gorszyli. Die Liebe des Christus befähigt uns dazu. Miłość do Chrystusa uzdania nas, aby takim usposobieniem iść. Jeszcze jeden wiersz z 12 rozdziału. Da heißt es, dass wir alle zu einem Leib getauft worden sind. 1. Korinther 12, Vers 13. 12 rozdział, 13 wiersz, bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Alle, die ihre Sünde im Evangelium gebracht haben, der Gnadenzeit, gehören einem Leib. Wszyscy, którzy w czasie łaski przyszli do Pana Jezusa ze swoimi grzechami, należą do tego jednego ciała. Die wilden Versammlung. Oni razem tworzą tak zwane zgromadzenie. Und dann gibt es noch Personen, die den Juden zugeordnet. Ale byli też osoby, które były osoby, które były zaliczane do Żydów w tamtym czasie. Also nachkommen Jakobs. Więc byli potomkami Jakuba. Und dann gab's die Griechen. I byli tacy, którzy byli nazywani Grekami. Czytamy o tym tutaj w 32 wierszu. Sie stehen stellvertretend für die Nation. Grecy w Słowie Bożym wymienieni są obrazem albo reprezentują zastępczo narodów, wszystkich poza Izraelem. Wir haben also damals eine Dreiteilung gehabt.
Więc od czasu nastania chrześcijaństwa były jakby trzy grupy, na które podzielono ludzkość świata. Und wir sollten allen drei Gruppen gegenüber vorsichtig sein. I wobec wszystkich tych religijnych Żydów, Greków z narodów i chrześcijan powinniśmy być ostrożni. Wir haben gesagt, der Jesus hat keinem einen Anstoß gegeben. Widzieliśmy, że sam Pan Jezus nikogo nie gorszył. Und doch lesen wir 1. Petrus 2. A mimo to czytamy o nim w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale. Vers 8. Drugi rozdział, 8 wiersz. Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc spotykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Ehre Gottes und kein Anstoß geben gehören zusammen. Chwała Boża i nie być zgorszeniem dla innych ludzi, to są rzeczy nierozerwalnie ze sobą połączone. Der Jesus hat immer die Ehre Gottes gesucht. Pan Jezus zawsze z jednej strony szukał chwały Bożą. Und hat auch immer persönlich verzicht geübt. A równocześnie zawsze doskonale rezygnował ze swojej wolności, nie gorszył innych. Aber hier in 1. Petrus 2 sieht es anders aus. Ale tu, o dziwo, w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, nagle słyszymy coś innego. Da war er der Stein des Anstoßes. Der Fels des Ärgernisses. Mianowicie czytamy, że on był kamieniem zgorszenia. Skałą zgorszenia. Dlaczego? Das war in Verbindung nur mit der Ehre Gottes, die er suchte. To nie z tego powodu, że postępował źle, tylko właśnie z tego powodu, że szukał chwały Bożą. Kein Anstoß geben hat seine Grenzen. Bo nie być zgorszeniem dla innych ma pewne granice. Pewne ramy, w których się to porusza. Wenn die Ehre Gottes, die Ehre des Herrn Jesus, die Ehre des Wortes Gottes angegriffen wird, dann müssen wir klare Stellung beziehen. Mianowicie granica jest wtedy, kiedy ktoś narusza chwałę Bożą. Wtedy musimy być zgorszeniem dla kogoś i go napomnieć. Aber wenn es um den persönlichen Verzicht geht, ale jeśli chodzi o naszą własną wolność i rezygnację z niej, ze względu na kogoś innego, jesteśmy wzywani, aby ją ukraść. Tą rezygnację. Sind also Übungen des Gewissens, die wir alle auch heute haben. Więc widzimy, że ten tekst, chociaż wydaje się może trudny, przedstawia nam pewne ćwiczenia serca naszego, które do dzisiaj są aktualne. Paulus hat gesagt, also keinen Anstoß nehmen. Więc Paweł nauczył nas, abyśmy nie gorszyli się. Keinen Anstoß geben. Ale też nie gorszyli innych i wszystko czynili ku chwale Bożej. Und in Vers 33 zeigt jetzt durch sein persönliches Beispiel, dass er auch diesen Kriterien sich unterwarf. W 33 wierszu Paweł nam pokazuje, że on sam podporządkowywał się takim zasadom postępowania. Paulus machte sich allen gefällig. Paweł wszystkim się, można powiedzieć, w dobrym sensie upodabniał. Wie macht er das? Jak on to czynił? Indem er persönlich verzicht übte. Takim sposobem nie, że czynił to, co inni, tylko rezygnował z tego, co innych mogło gorszyć. Er sagt, indem ich nicht mein Vorteil suche. Mówiąc, że nie szukam własnej korzyści. Er sucht nicht das seine. Bo nie szukał tego, co swego. Sondern dass der andere hat davor gesagt. Ale szukał tego, co innym było ku dobremu. Und das wiederholt er in Vers 33 durch sein eigenes Verhalten. I to w 33 wierszu jakby podkreśla jeszcze raz, pokazując własne postępowanie. Damit sie errettet werden. Jaki miał cel? Taki, aby inni byli zbawieni. Was heißt denn hier errettet werden? Co znaczy tutaj być zbawionym? Wir hatten Gläubige vor uns. Już w tym tekście mieliśmy przed sobą wierzących. Wir hatten Gläubige vor uns, die ein schwaches Gewissen haben. Mieliśmy wierzących przed sobą, którzy mają słabe sumienie. I mieliśmy wierzących przed sobą. I mieliśmy niewierzących przed sobą. Paulus tat alles, damit die Ungläubigen errettet wurden. Więc Paweł wszystko tak czynił, aby niewierzący mogli się nawrócić. Das heißt, er wollte durch sein Verhalten, die dahin führt, den Jesus als den Retter anzunehmen. Więc chciał, aby przez jego postępowanie, przez jego życie, inni mogli widzieć, jaki jest Pan Jezus i pociągnąć ich do Pana Jezusa i żeby się nawrócić. Er tat alles, um die Gläubigen, die ein schwaches Gewissen haben, zu fördern. Ale co do wierzących, również czynił wszystko tak w swoim życiu, aby jakby wspierać ich wzrost duchowy, być przykładem dla ich wzrostu.
und somit sie durch die schwierigen Umstände herauszuretten. I w takim znaczeniu wybawić ich albo zbawić ich z ciężkich okoliczności, złych okoliczności. Wie hat er das gemacht? Jak on to zrobił? Dem er die christliche Freiheit vorgestellt hat? Tym, że przedstawiał im i głosił im ciągle chrześcijańską wolność? Nein, das hat er nicht gemacht. Nie, tak nie czynił. Sondern persönlich verzichtet. Nie. Tym to czynił, że sam rezygnował właśnie z tej chrześcijańskiej wolności. Biorąc wzgląd na słabsze sumienie. Und die Gläubigen, die stark im Glauben waren, die christliche Freiheit kannten. A wierzący, którzy byli mocni we wierze, którzy znali i zrozumieli tą wolność, die hat er gestärkt, indem er selbstlos Vorbild war. Wzmocnił ich takim sposobem, że również był nieegoistycznym przykładem. Dem er keinen Anschluss war. Nie będąc zgorszeniem dla nikogo. Alles zu ihrer Gottes Tat. Wszystko czyniąc ku chwale Bożej. Wir haben 1. Korinther 10, schwerpunktmäßig von Vers 14 bis 17 in Titus gehabt. Więc jeszcze raz streszczamy, od 14 do 17 wiersza widzieliśmy stół pański. Dann haben wir in den weiteren Versen bis Vers 22 gesehen, dass dieser Tisch des Herrn keine Gemeinschaft mit anderen Tischen haben kann. Dalej widzieliśmy do 22 wiersza, że ten stół nie może być powiązany z innymi stołami. Nie może pozwolić na inne społeczności. In den Versen 23 bis 33 hat Paulus gezeigt, dass unser Verhältnis zu den Mitmenschen, zu den Glaubenden, ob sie ein starkes oder schwaches Gewissen haben, in Ordnung sein muss. A do 33 wiersza pokazane nam było to, że nawet nasze stosunki wobec innych, wierzących czy niewierzących, powinny być na tyle w porządku, że nie gorszą ich. In den nächsten Abschnitt bis Vers 16 geht es darum, dass wir die Schöpfungsordnung anerkennen. A teraz przechodzimy do 11 rozdziału, gdzie do 16 wiersza przedstawiony nam jest porządek włożony w stworzenie. In den Versen 17 bis 22 geht es darum, dass wir in einer rechten Weise als Versammlung zusammenkommen. Bis Vers 22. Od 17 do 22 wiersza przedstawione nam jest, że jako zgromadzenie w odpowiedni sposób powinniśmy się schodzić. Dass es da keine Spaltung geben kann. Że w takim zgromadzeniu nie powinno być rozłamu. Dass es dort kein unwürdiges Verhalten geben kann. Działów, że nie powinno być niegodnego zachowania. Und dann kommt in Vers 23 auf das Mahl des Herrn zu sprechen. A od 23 wiersza mówi o wieczerzy pańskiej. Was können wir daraus ableiten? Co z tego możemy się nauczyć? Beides hängt ja mit dem Brotbrechen zusammen. Obie rzeczy. Stół pański i wieczerza pańska połączone są albo mówią o łamaniu chleba. Wenn wir Brot brechen wollen auf der Grundlage des einen Leibes. Jeśli my chcemy łamać chleb na tej właśnie na tym fundamencie, mianowicie tej jedności ciała, przedstawiając jedność ciała, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. To również musimy spełnić pewne warunki. Können wir keine Gemeinschaft mit anderen haben. Po pierwsze, nie możemy mieć społeczność z innymi. Muss unser Verhalten zu den Mitmenschen, Mitchristen in Ordnung sein. Po drugie, nasze zachowanie wobec innych musi być czyste. Wo müssen wir die Schöpfungsordnung Gottes anerkennen? Po trzecie, musimy uznać porządek, który Bóg ustanowił w swoim stworzeniu. Können wir uns nicht auf dem Boden der Spaltung bewegen? I po czwarte, nie możemy się poruszać, czyniąc, prowokując podziały i rozłamy. Können wir auch nicht auf eine unwürdige Weise das Mahl des Herrn. A po raz piąte. Po piąte, nie powinniśmy też, nie możemy też jeść chleb z tego chleba w niegodny sposób. Ja, das Brotbrechen haben wir gestern schon gesagt, ist das höchste, was wir haben. Więc jeszcze raz, tak jak wczoraj mówiliśmy, łamanie chleba to jest taką najznieślejszą praktyką, którą posiadamy. Wollen uns jetzt dem 11. Kapitel zuwenden und lesen von Vers 1 bis 16. Teraz przeczytamy te wiersze w 11 rozdziale od 1 do 16 wiersza. Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.
Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. A każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. Osądźcie sami. Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przyniesie jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże. Paulus beginnt hier, seid meine Nachahmer. Paweł rozpoczyna ten urywek mówiąc, bądźcie moimi naśladowcami. Wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt uns Gott unsere Ungerechtigkeit und wir erleben die Wiedergeburt. Jeśli my, jako niewierzący, wyznajemy Bogu nasze grzechy, to słowo nas uczy, że wybacza nam Bóg nasze winy i oczyszcza nas z wszelkiej niesprawiedliwości. Wir haben dann das neue Leben. Wtedy Bóg daje nam nowe życie. Der Heilige Geist wohnt in uns. Od tego momentu Duch Święty mieszka w nas. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. I miłość Boża rozlana jest w nasze serca. So Matthäus sagt der Herr in Matthäus 9, Vers 9, folgen wir nach. Do Mateusza celnika w 9 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus kiedyś powiedział, idź za mną. Als Wiedergeborene werden wir direkt in die Nachfolge des Herrn Jesus gerufen. Tak samo jest dzisiaj wobec każdej osoby niewierzącej. Pan Jezus mówi, idź za mną. Jesteś powołany do naśladowania Pana Jezusa. Das heißt, wir haben grundsätzlich die Fähigkeit, den Herrn Jesus nachzufolgen. Krótko mówiąc, od momentu nawrócenia każdy wierzący ma tą umiejętność naśladowania Pana Jezusa. Oczywiście wiele musimy się nauczyć, bo jesteśmy młodzi w wierze. I będziemy się uczyli aż do końca życia. Na przykład tu czytaliśmy, bądźcie moimi naśladowcami. Bo my wszyscy potrzebujemy przykładów. Na przykład czytamy o tym w 1 Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Tam się czytamy od samych Tesaloniczan, że oni właśnie dobrze to pojęli. Paweł i jego współpracownicy spędzili pewien czas w Tesaloniczan. W Tesalonice i ci Tesaloniczanie nawrócili się przez ich służbę do Pana Jezusa. I od tego momentu Paweł o nich powiedział coś bardzo takiego miłego. 1 rozdział, 6 i 7 wiersz nam o tym mówi. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego. Także staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Diese Thessalonicher Vorbilder, wer waren das? Więc z tego tekstu wynika, że ci Tesaloniczanie mieli na początku pewne przykłady. I kim oni byli ci przykłady? Paulus i seine Mitarbeiter. Te przykłady były Paweł, byli Paweł i jego współpracownicy. Und das Verhalten dieser Männer war so überzeugend, dass die Thessalonicher das nachgeahmt haben. A postępowanie tych mężów Bożych było tak przekonujące,
że Tesaloniczanie zachęceni poszli tą samą drogą. Wir wollen es genauso machen wie die. Powiedzieli, chcemy tak samo postąpić, jak oni. Was sagt Paulus dann? Co Paweł dalej mówi? Ihr Thessalonicher seid sogar Vorbilder für die anderen Versammlungen geworden. Wy Tesaloniczanie staliście się również przekładem dla innych zborów. Paulus war nur kurze Zeit in Thessalonich. Paweł był tylko krótki czas wśród nich. Und die haben so gut aufgepasst. A oni tak uważnie przysłuchiwali się jego słowu. Und waren so motiviert. Byli tak zachęceni, dass sie nicht nur Nachahmer, sondern auch gleich Vorbilder geworden. Że nie tylko stali się naśladowcami Pawła, ale przykładami również dla innych. Ja, man kann Vorbild sein, auch schon wenn man jung wird. Oznacza to, że każdy może nawet być przykładem, będąc jeszcze młodym we wierze. Często było, że nawet młodo nawróceni wierzący byli nam przykładem przez ich zachętę i motywację. Jak często dzieci nas zawstydzają ich przykładem, ich taką prostotą w wierze wobec Boga. Bez wątpienia. Ale najpierw musieli stać się naśladowcami kogoś innego i wtedy stali się też przykładami dla innych. Paulus sagt, letzten Endes ahmt ihr mich nicht nach, sondern Christus, weil ich Christus nachahme. I tak Paweł mówi do nich, słuchajcie, ostatecznie nie jesteście moimi naśladowcami, tylko przeze mnie Chrystusa naśladowcami. Przecież ja nie naśladuję nikogo innego jak tylko Chrystusa. Przecież ja też jestem niedoskonały, Paweł. Ale Chrystus jest doskonały. Ale my potrzebujemy widzialne przykłady na tej ziemi. Jeśli ja jako ojciec zawodzę wobec moich dzieci und nicht das tu, was richtig ist. Nie czynię to, co jest słuszne. To jest to przeszkodą również dla moich dzieci wtedy, aby dobrze postąpić. Bo nie jestem przez to przykładem dobrym. Vorbilder, gedenke der Führer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben, den Ausgang ihres Wandels anschauen, ahmt ihren Glauben. Co może uczy nas nawet, że mamy wspominać naszych wodzów i oglądać zakończenie ich życia, naśladować ich wiarę. Kiedy czytamy taki wiersz, o ilu takich braci i sióstr myślimy w tym momencie? Których mogliśmy częściowo nawet jeszcze za życia ich doświadczyć i przeżyć, spotkać. Których również może nie spotkaliśmy, ale znamy historię ich życia, którzy napisali dla nas tak wartościowe nam dzisiaj na przykład komentarze biblijne. Stali się dla nas błogosławieństwem i myśląc o tym życiu wiary, jest to dla nas błogosławione. Paulus motiviert also hier die Korinther. Więc Paweł tak z tym słowem zachęca Koryntian. Und er motiviert sie noch zusätzlich, indem er sagt, ich lobe euch. I dodatkowo ich zachęca w drugim wierszu mówiąc, chwalę was. Hinter muss er zweimal sagen, in diesem lobe ich nicht. Później w tekście przeczytamy jeszcze to, że mówi do nich, w takiej i takiej sprawie niestety was nie mogę pochwalić. Der lobt, der tat auch. Ale to, co się uczymy z tego, jest to, że Pan Jezus nas w dobrych rzeczach chwali, w złych musi nas też. Was kann ich hier lobend erwähnen? W czym ich mógł pochwalić? Die Korinther dachten an Paulus. Mógł ich pochwalić tym, że pamiętali o nim. Pamiętali o Pawle. Sie dachten auch an die Überlieferung, die Paulus ihnen überliefert hatte. A również pamiętali o nauce, którą im przekazał. Drugi wiersz. Diese Überlieferung hielt sie auch fest. I nie tylko otrzymali tą naukę, ale trzymali się jej, praktykowali ją. In der Bibel haben wir zwei unterschiedliche Akten von Überlieferung. W Słowie Bożym opisane nam są dwie różne takie rodzaje nauk albo przekazów, które możemy znać. Das eine ist die Überlieferung, die von Gott kommt. Jedna taki rodzaj przekazu nauki jest to, co daje nam Bóg, swoją myśl. Vers 23.
to, co czytaliśmy w 23 wierszu. Sagt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Czytamy tutaj w 23 wierszu, ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. Taki przekaz. Da kennen wir auch durchaus die Überlieferung in den Evangelien. Ale w Ewangeliach opisany nam jest inny rodzaj przekazu. Die negativ waren, der verurteilt sie. Przekazy złe, które Pan krytykuje. Die Überlieferung der Väter. Na przykład tradycje albo przekazy ojców. Die von den Schriftgelehrten, Pharisäern immer wieder vervollständigt wurden. Przekazy, które były ciągle uzupełniane przez uczonych w piśmie, dodawane nowe myśli. Die so weit gingen, dass sie selbst das Wort Gottes aushebelten. Którzy tak poszerzyli te swoje własne przekazy, że ostatecznie już w ogóle się nie trzymali Słowa Bożego, tylko swoich przekazów. Ale tu czytamy o dobrym przekazie, o dobrej nauce, którą zachowywali Koryntianie. Das halten wir denn fest. Pytanie do nas, czego my się trzymamy? Jeden Tag hören wir viel Neues. Codziennie w dzisiejszym świecie słyszymy nowości. Aber das Wort Gottes, was wir in Händen haben, ist unveränderlich. Ale Słowo Boże, które trzymamy w rękach naszych, jest niezmienne. Das festzuhalten in einem guten und redlichen Herzen ist unsere Aufgabe. Naszym zadaniem jest tego trzymać, to trzymać takim szczerym i dobrym usposobieniem serca. Jezus, Jonas 5. Do tego przeczytamy z Ewangelii Jana, z 5 rozdziału, 5 rozdział, 31 wiersz. Jeśli ja świadczę sam o sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe. A ja mam 39. Przepraszam, 39 wiersz. Badajcie pisma, sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. Also, dieser Vers macht deutlich, dass die ganze Schrift letzten Endes eine Person enthält, Christus. I ten wiersz pokazuje nam, że jeśli ten przekaz, to słowo będziemy trzymali i czytali, to w nim znajdujemy ostatecznie zawsze jedną osobę, Pana Jezusa. Być może ktoś powie, w Starym Testamencie ja nie widzę Chrystusa. Z takiego bezpośredniego punktu widzenia jest to słuszne. Bo on wtedy był jeszcze nieobjawiony, nie był znany. Aber wie viel Prophezeiung auf Christus finden wir im Alten Testament? Ale ile słów proroczych, takich przenośnych, wskazywały na Pana Jezusa? Wenn wir das Neue Testament lesen, kiedy czytamy Nowy Testament natomiast i znamy jego myśl, dann sehen wir, wie viele Bilder von dem Herrn Jesus im Alten Testament sind. To poznajemy, ile obrazów w Starym Testamencie już wskazywało na Pana Jezusa. Das alle Opfer letzten Endes von dem Herrn Jesus spricht. Że wszystkie ofiary, które dla nas są często tak niezrozumiałe, wszystkie wskazywały na Pana Jezusa. Dass die jüdischen Feiertage eine Prophetie sind. Że żydowskie święta, które były wtedy praktykowane, że one były proroczą wskazówką już na pewne wydarzenia. Dass das erste Buch Mose selbst eine Prophetie ist. Że cała nawet pierwsza księga Mojżeszowa, na przykład, jest księgą proroczą, wskazującą na coś przyszłego. Manches von der Prophetie erschließt sich nur, wenn wir das Neue Testament kennen. I wiele takich właśnie słów proroczych pojmujemy dopiero wtedy, kiedy znamy i Nowy Testament. Dass Rebekka zum Beispiel ein Bild von der Versammlung ist, würden wir nicht kennen, wenn wir das Neue Testament kennen. Że Rebekka jest obrazem na Zgromadzenie Boże, nigdy byśmy nie wiedzieli, jeśli byśmy nie znali naukę Nowego Testamentu. Nie, takim sposobem opieramy się na Słowie Bożym jedynie i opieramy się na tym, na tej osobie, która jedynie uspokaja pragnienia serc. Opieramy się na tym, który nas umiłował i siebie samego za nas wydał. I w nim jedynie znajdujemy uspokojenie całkowite. Dalsze rozważanie będziemy mieli po przerwie.